Księże proboszczu, bo miejsce jest szczególne tej wystawy, właśnie kościół Farny, czyli miejsce, gdzie był proboszczem ksiądz Pieczka, a to właśnie tutaj się kumulowało wówczas to życie związane z obroną jakby przed stanem wojennym. Proszę powiedzieć, jak się ksiądz czuje jako taki spadkobierca tej spuścizny księdza Pieczki właśnie w tym dzisiejszym dniu, a zwłaszcza jutrzejszym, kiedy rocznica przypada? No więc czuję się takie jakieś zobowiązanie, nie, bo to rzeczywiście ten czas, który tutaj, te wydarzenia, które były związane z naszą parafią, z tym kościołem, z księdzem Pieczką, no to jest nasza historia, nie, my niesiemy tą historię ze sobą dalej. Rzeczywiście, jak był stan wojenny, to ja bym takim chłopakiem gdzieś tam w szkole podstawowej, ale pamiętam ten stan wojenny, nie pamiętam, co się tutaj akurat wydarzało z kronik, ale to tak, ale nie z brania czynnego udziału w tych wydarzeniach. Natomiast no rzeczywiście, no to Kościół zawsze był takim ostoją po prostu i wiary, no i wolności. W wolności wyswobodził nas Chrystus, więc ta wolność zawsze w Kościele była, no więc ci ludzie, którzy szukali tej wolności, no tutaj się skupiali. Ksiądz Pieczka no niesamowitą robotę wtedy robił, naprawdę. Szkoda, że tak szybko musiał odejść od nas, ale naprawdę zrobił porządną robotę i tych ludzi po prostu przygarniał. Nie? Dobrze, bardzo dziękuję.